Serdecznie. Dzisiaj chcę pokazać jedną fajną rzecz. Parę osób pewnie o tym wie, ale ci, co dopiero się wchodzą, w sumie ci, co dopiero wchodzą w Diablo, będą zaskoczeni pewnie tym. Chcę pokazać mianowicie sposób, na przykładzie DH, Łowcy Demonów, sposób na wdropienie w sumie dosyć sporej ilości legend. Znałem, że cię pewnie mi jak zwykle nie polecą, nie poleci za dużo, ale to jest bardzo fajny, prosty sposób. Najlepiej, jeśli ktoś ma dużo kluczy prób. Bierzemy sobie taki klucz prób. Otwieramy sobie głęboką szczelinę. Wchodzimy i od razu wyskakujemy sobie do miasta. Nic złego się nie dzieje w tym momencie. Po prostu po zakończeniu pierwszej fali dostajemy klucz na pierwszy poziom głębokich szczelin. Chwilę sobie poczekamy. O, i w ten oto sposób mamy klucz na pierwszy poziom szczelin głębokich. No i co? I lecimy. O, widzę, Flame Phoenix chciał dołączyć. Może tego w takim razie zaprosimy. No, poczekamy chwilę. Napiszemy mu wiadomość. Łaj, co ja robię? No i zaraz muszę wejdę tylko sobie na TSA. I zaraz z kolegą będziemy robić. Connected. Siema, Phoenix. Phoenix. Już słychać mnie? No, słychać cię, słychać cię. Ja się sam usłyszałem. Nagrywam filmik dla ludzi, którzy dopiero będą, wiesz, zaczynać grać w Diablo. Jak się dropi legendy na głębokich szczelinach. Dołączasz? Oczywiście, ale to nie... To nie jest trudnego. No słuchaj, ale ci co na przykład... No ale słuchaj, ci co dopiero na przykład zaczynają grać w Diablo, nie wiedzą na przykład jak skąd zdobyć dużą ilość legend, nie? No, trzeba pokazać niedoświadczonym jeszcze. Pokazać na przykład właśnie jedną rundkę na normalny, a później na głęboki pokazać, też głęboko sprezentować. No to najpierw zróbmy głęboką, bo ja już przygotowałem sobie pierwszy ten klucz. A który poziom? No pierwszy poziom. A ja nie mam, ale dobra, to otwórz się aż 30 zużyję. No przecież to moment nabijemy. A ten, nie włączasz nagrywania? Ja nagrywam cały czas. O kurde. Fajnie się nawet nie przebił, Boże się. A mógłbyś mi tu nie przeszkadzać i iść w drugą stronę. Tak jak widzicie, po prostu leci się do przodu, wybijamy szybko mobki. Lepiej jak najszybciej. Tak, do 20 nawet jeszcze szybko leci. A już dalej to już zamieniona pizza. Tak. Ale tak jak my wpadamy, to do 35 moment się idzie, nie? Kapliczkę mam. Tutaj. No, już po. Nie jeden na ten poziom. Dobra, ja tu jeszcze poczyszczę. A ja mam u siebie kapliczkę szukać. Dobra, no tu o. A masz te nemezyski założone?
A widzisz, a ja sobie założyłem coś na lewy. A właśnie, dla niedoświadczonych należy sobie założyć na głębokie szczeliny nemeziski. Wiktor Waszek, nemezis. Które sprawiają, że po otwarciu każdej kapliczki dostajemy grupkę elitarnych mobów. Kapliczki, nie studni, żeby nie było. Prawda, Feniksie? Oczywiście. No jak widzowie będą chcieli, to będziemy mieli mogli któregoś tam miast prezentować sposoby na szybkie ekspienie w postaci. Albo właśnie, to jest też. A to ja chyba zamieszczałem nawet jak barbę. 70 poziom wbiliśmy w 16 minut. No, ale tutaj ogólnie chodzi też o ekspienie później, nie? No. Jaki build w itemach zastosować, żeby to... Można, jak najbardziej. Kurde, pobiegłeś, nie mogę cię dogonić. Tak, pewno obok ciebie się zrespi. A zaraz zobaczymy. Mam skrzynkę na głębokiej. A nie, u mnie jest. A ty, cwaniaczku. A to jest dobre, nie? Te skrzynki albo te zwłoki do otwierania. Tak. Na głębokiej, ty. I co my tu mamy? No ja akurat ani jednej legendy. Ja dostałem akurat dwie. No. Ja mam coś pecha na tych głębokich do tych legend. No i za każdym razem ulepszamy klucz. Chyba, że jak ktoś woli, może sobie i ulepszyć klejnot, nie? Ale lepszym systemem jest ten, nabijanie tych szczelin do momentu, aż się padnie. No. Znaczy padnie, aż się nie udaje wykonać w czasie. I tak na koniec trzeba zabić bossa i możesz tylko ulepszyć klejnot. No, po zabiciu bossa jest tylko możliwość ten... W tym momencie, jak nie zdążysz w czasie, to jest tylko możliwe ulepszenie klejnotu. Boże, co ja robię? Jaki ja jestem głupi! Co zrobiłeś? A, kurde, nie tam, gdzie trzeba, wszystkie te drop całe wyrzucam. Dobra. A z tych kopert, tak? Poczty. Co? Z tego, od Urshi. A myślałem, odebrałem, nie, ty w sumie nie grałem. O, jak ja to lubię, misie. Nie polecam oglądania tego filmiku przez ludzi do wieku... w ogóle filmik dla młodzieży w wieku 12+, no. 12+. No bo zobacz, misie, jednorożce, takie słodkie stworzonka. O, misie! O, niebieski miś, a skąd on się tu wziął? To jest odmiana. Aha, tak jak biały miś. Tak. No, tak, wśród różowych misi to wiesz, na tych niebieskich mówi się albinosy. Aha. Takie wyjątkowe. Czekaj, tak ty. W Afryce masz ten, jak to dzielnicę jedną, gdzie mogą mieszkać tylko albinosi. Co ty mówisz? No. Przedwczoraj albo wczoraj oglądałem reportaż o tym. Ło. Patrz, nawet nie wiedziałem. Ja też się zdziwiłem, że ten murzyn albinos może być. A ja dzisiaj widziałem właśnie zdjęcie murzyna albinosa. Ty, bez kitu. Fajnie to wygląda. No. Ty, bambusie, już nie powiesz. Ty sosno, tak? No. Sosno, ty lipo. Ty, misiek wpadł do dziury. O kurczę, Ty, tutaj. No to będziesz miał plus 5 do legend. Ale fajnie wpadł. Ja też przetoczyłem przed chwilą jednego trupa po wybuchu. Ja nawet nie wiedziałem, że tak może być, że do tych dziur coś może wpaść. Nie, no... Interakcja z terenem jest, nie? Jak możesz niszczyć, to coś można też innego. To tak samo jak ten, jak to wpadniesz w eksplozję i twoje ciało wyrzuci. A, no. No to jak byliśmy w tych jednotorowych mapach, no to jak eksplozja mnie trafiała, to przecież potrafiłem na ściankę wskoczyć. Znaczy wskoczyć, no zostać wrzucony. Loik wciąż!
Pluj krwią, super tekst. No i będzie... Jak długo pożyję? Strasznie długo. Będę miał jakąś legendę? Ty, bez kitu. Nie masz? Ty, nie wierzę, pierwszy raz tak mam. No, nie, tak? No. Ale jaja. Nie dostałem jeden. Ciemne, dobrałem. To zademonstruje, jak się dropi legendy. Oj, może mi nie lecą, ale z reguły lecą tak od dwóch, trzech legend. Z jednego bossa tutaj. Dobra, to może nie zbieraj ich, to najwyżej ja będę robił jako potwierdzenie tego. No właśnie. No i w ten sposób mamy już 21 poziom klucza. No oczywiście my mamy już tak bardziej rozwinięte te postacie, nie? Bo nie za każdym razem może się tak nam udawać, że będziemy mieli co 10 poziomów podbite. No. No później już nie leci tak co 10. Po prostu w naszym przypadku. Co 10 to jest ograniczenie maksymalne. Tak. Przebicia z danego poziomu na kolejny. No ja znowu wlazłem w to samo szczelinę. Ty liczyć nie umiesz. Nie, jakoś tak mi poszło. No i lećmy dalej. A pamiętasz, co ostatnio gadaliśmy o tym, o kaplicę? Kaplicę? Co się dziwi, że ja tak stoję w środku kapliczki? Nie. Już wiem, jak to zrobić. O czym ty mówisz? Nie kojarzę. Znaczy w kaplicy, w obelisku, że stoisz w ten, jak to zamyka się portal, a ty stoisz w obelisku. W środku. Nie wiem, o czym ty mówisz. To zaraz, jak skończymy tą szczelinę, to zobaczysz. To musiało to być nie przy mnie. Przy tobie, bo ty właśnie się pytałeś mnie, jak ja tam lazę. A, coś kojarzę. To już wiem jak to robić. Coś kojarzę. Naumiałem się. Brawo. I tak, dla informacji, nie jest to bug gry. Nie jest bug? Nie. To nie jest żaden błąd, że ten jest. Tylko nie... Poczekaj, ja mam nemeziski. Na pewno mi to wychodzi na piątym i na drugim akcie. Mówiłem, ja mam nemeziski. Ty, ale mi się wydawało, że nie dotknąłem. No to dotknąłeś. A może... Pamiętasz, jak mi się bugowały Nemezisy? Że nie odpalało? Nie kojarzę. To mnie chyba nie było. Chociaż ostatnio to z reguły cały czas tylko we dwóch gramy. Tu. Tam widziałem mopki. Trzeba ich zestrzelić stąd. Do mnie. Do mnie, moja desko. To wiesz, co możesz z tym sierpem zrobić, który przyciąga do mnie. No! Nie otwieraj. Ja sobie idę dalej. W końcu dasz radę. Chyba. Nie przeżyję z tego. Jak będę miał problemy, to będę czyczał. A wtedy ja powiem rację sam. No. Fenix jest bardzo pomocny. Ej, nie mogę postawić... Ty, co jest? Ty, nie mogę postawić tej wieżyczki. O, teraz. Ale jaja. A miałeś wieżyczkę na czarno? Nie, właśnie nie. To może się przyjmie siłę. Klikam, no wiesz, bo ja mam pod prawy klik. No tak, ale w sumie może być, że się przywiesiło, przecież gramy pierwszy dzień po zamknięciu pierwszego sezonu. A, w sumie ta. Gdzie pierwszy dzień? Dzisiaj o 16 było zamknięcie. Pierwszy dzień, nie? Po zamknięciu sezonu. Pierwsze godziny po zamknięciu. To... O, widzę jakaś legenda. No mi tylko jedna, hełm. Ja się cieszę, bo dostałem amulet pod... ten zniszczenie, nie wrażliwość na ten, na elektryczność. Dobra, klucz 31, no proszę. Zaraz ICP nie będzie chciał jeszcze dołączyć.
ten wpadnie tym swoim barbarzyńcą, to będziemy mieli pograne. Dobra, ja też wyrzucę swoją legendę. Jedna, ale... Ja jeszcze mam jedną na sobie, ale ci nie wyrzucę. Chociaż sprawdzę i wtedy ją wyrzucę. A ja nie sprawdzałem jeszcze nawet tego hełmu. Ale to ten taki. Fajny by był, zobacz. Starożytny, tylko szkoda, że nie ogień. Szybkość ataku, no. Sobie na szansę nakryte i gdyby obrażenia były maksymalne. Zobacz, masz maksymalną opcję na przywrócenie życia. 15%. No i jeszcze, żeby slot był. Wiesz co, bez slota przeżyjesz. Bo umiejętności fizyczne te, do żywiołu, to działają tak samo jak slot. Aha. To wiesz, akurat z tym można przeżyć. No wiadomo, jak masz klejnot, nie wiem, który ci daje 30, tam powyżej tych 20%, no to już bardziej się opłaca. Ale da się z tym przeżyć. A i to jeszcze starożytny mi padł. No, nie, to boli. Bo tak, starożytny to fajnie, no ale opcje trochę takie słabizny. Oprócz zręczności, bo zręczność prawie max. Mogliby zrobić taki amulet, żeby na wszystkie te, nie? Żywioły były. No, to by było trochę za proste wtedy. Ale poza tym ten, od drugiego sezonu wchodzi klejnot na wszystkie żywioły. O. Który daje, zmniejsza procentowo ceny obrażenia od żywiołów. To może być ciekawie. No, a jak ci spadnie powyżej tam 50%, to dodatkowo 75% odporności wchodzi. Na secie. Czyli taki mag to będzie przy dobrym buildzie wyciągał z jakiś 3000 odporności. Z 3000 to będzie taki lajcik w sumie. Zobaczymy. No jak ja na swoim magu już mam tam po 1800. Ja nawet nie wiem, ile tutaj mam. Na DH się mało ma. Bo DH idzie w pancerz, nie w odporność. Pamiętaj, że ja mam nemeziski założone, nie? O, dobrze, że przypominam. To taki po pracy, tak mi się ciężko trochę skupić. No tak, bo ty masz taką ciężką pracę. W PKP pracuję. Teraz produkuje pociągi. Też ciemnie. Zacytuję słowa jednego z kabaretów. U nas w kraju to tylko PKP i PKS, ale to żadna teleportacja. Istna mordęga. Dlatego ja tutaj robię inną technologię, bo na PKP też nie robimy. Robimy. Tak, robisz Pendolino, tak? Pendolino, tak? No. Nie, tego nie robię. Proszę cię, szkoda, to nie jest na nasze tory. Rozbieranie i składanie. Rozbieranie i składanie, rozbieranie i składanie. Jeśli chodzi o właśnie pociągi. Ty, Polski. To wyładowania są. A no tak. Widzisz? Nie czytałem. O, następna. Odpalaj. Wiem. Nie, tu zmarnowałeś. Było już ten, odpalać w locie, to byśmy zabijali. A jeśli wracając do tematu pociągów, to na Polskę robię tylko na Intercity. Kurde. PKP nie stać. No, myślę, czemu ja padłem, a ja w truciźnie, w ogniu i jeszcze w błyskawicach. Dobry jestem. Grunt to być ślepym, jak to mówił kumpel. No a dzisiaj w robocie miałem znaczy mordęgę miałem po prostu. Bo robiliśmy nowy projekt, zaczynaliśmy i wszystko wiesz, na czuja trzeba było robić. No. Żadnych zdjęć pomocniczych bez niczego.
I tak naprawdę dopiero jutro ze Szwajcarii mają nam przysłać te dokumenty. Myślisz, że przyjdą jutro? No, mailem. A, no dobra, mailem to przyjdą. Tererera, no i... Ciekawe, ile mi teraz legend poleci. Aż się boję. Może za dwie? Właśnie tak rozpędzimy, że dostaniemy za 38. Ta, legend? Nie, jeszcze linkę. Padnę. Odbicie. No, i też padłem. Straszne. No właśnie się nie spodziewałem tego. Odbicie miały. Wiem. W sumie wiesz co, dziwię się, że nie padłem na hita. Zyskając je po 250 milionów, to trochę dziwnie rzeczy, że pierwszy strzał. Ja też dopiero wiesz, po paru uderzeniach tam. Co za kapliczka w ogóle? Aha. O, otworzyłem. Niechcący. Padłem, noż cholera jasna, no. Ciort jeden by to strzelił. Jorek leży. Na podstawie cię mamy czas. Please revive me. Sorry, I don't speak in English. Was? Da. Da, ja woli śliwy alkohol. Idę zaraz na browar. O, już? Mhm. O! O, i, o, patrz, trzy. Amulet, ale tylko jedna. I takie to jest twoje szczęście. No. Który? 37, patrz, niewiele się pomyliłeś. No musiałem cię postawić, to straciliśmy czas. Ha. Dobra, zobaczmy co to za amulet. Obrażeń od mocy tajemnej i przywraca 22. I na inteligencję. No ty! Coś ci to mówi? Kolejny fail? Nie mam pytań. No i tak wygląda dropienie legend na głębokich szczelinach. Dziękuję bardzo za uwagę i za pomoc koledze Feniksowi. A proszę bardzo, polecam się. Zapraszamy na kolejne nasze poradniki. Oczywiście.